Rady Gminy Rzekut w dniu 30 grudnia 2019 roku. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam Pana Wójta, witam Państwa Sołtysów, witam wszystkich zaproszonych gości. Stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności w obradach sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad wraz z zawiadomieniem na dzisiejszą sesję. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Porządek obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Rzekut przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu nr 17 łamane przez 2019 oraz 18 łamane przez 2019 z sesji Rady Gminy Rzekut. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10% opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Rzekuniu. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego w Rzekuniu. Punkt piąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbegnik. Punkt szósty, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029. Punkt dziewiąty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. Punkt dziesiąty, sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt jedenasty, interpelacje i zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Punkt dwunasty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania Państwa Radnych i Sołtysów. Punkt trzynasty, wolne wnioski i informacje. I punkt 14. Zakończenie obrad. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi porządku obrad to przyjęcie protokołu nr 17 łamane przez 2019 oraz 18 łamane przez 2019 z sesji Rady Gmin. Protokoły były dostępne do wglądu zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji. Czy są jakieś uwagi do protokołów? Jeśli nie, to poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 17 łamane przez 2019 z sesji Rady Gminy Rzekut. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu nr 17 łamane przez 2019 z sesji Rady Gminy Rzekut? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż protokół nr 17 łamane przez 2019 sesji Rady Gminy Rzekut został przyjęty w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Poddaję do głosowania przyjęcie protokołu nr 18 łamane przez 2019 sesji Rady Gminy Rzekut. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu nr 18 łamane przez 2019 z sesji Rady Gminy Rzekut? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż protokół nr 18 łamane przez 2019 z sesji Rady Gminy Rzekut został przyjęty w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10% opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Rzekuniu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa o zabieranie głosu. Proszę Pan Wójt.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Sołtysi. Chyba podczas prac komisji, natomiast chciałbym jeszcze nadmienić, żeby Państwo Sołtysi wiedzieli, na jakim jest to etapie. W chwili obecnej chcemy przeprowadzić rekrutację do żłobka samorządowego w Rzekunie, w związku z czym będziemy podejmowali szereg uchwał potrzebnych do tego, żeby po prostu wprowadzić tam w jakimś najbliższym czasie dzieci. To jest pierwsza z takich uchwał, która została przygotowana właśnie między innymi w oparciu o wiedzę merytoryczną Pani Dyrektor. To są właśnie maksymalne stawki za wyżywienie. Dzieci, które będą tam uczęszczały, ale też opłaty różnego rodzaju i zniżki, które można uzyskać dla osób, które korzystają z karty wielkiej rodziny, które pracują na terenie naszej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze głos? Jeśli nie, to poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10% opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Rzekuniu. Członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się z projektem uchwały. Dalej konsultacje. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Lucję Ładę, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wzywając do tego naszym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10% opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Rzekuniu. I tak, pan Stanisław Mochowski. Pan Andrzej Gierwałowski. Pan Edward Gryczka. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Jestem za. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Szedrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10% opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku samorządowym w Rzekuniu została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych, 14 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to poproszę o opinię komisji. Proszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały. Wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Poproszę pani Lucja Łada, przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały. Wydali pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Pan Stanisław Kochowski. Jestem za.
Pan Andrzej Jerwatowski. Jestem za. Pan Edward Kryczka. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Krzysztof Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Krzysztof Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych 14 głosami za. Punkt 5. Punkt to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbyni. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa o zabieranie głosu. Jeśli nie, to zamykam dyskusję oficjalnie i poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Rafała Kaczmarczyka, o przedstawienie opinii komisji w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbyni. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały. Wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I proszę panią Lucję Ładę, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydają pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Zdzisław Majewski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I poproszę pan Jerzy Konopka, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbyni. Pan Stanisław Grochowski. Jestem za. Pan Andrzej Kierwatowski. Jestem za. Pan Edward Kryczka. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łaga. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbyni została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych 14 głosami za. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na komisji, która dziś się odbyła przed sesją, zwróciłem uwagę na błąd w tej prognozie, który w mojej ocenie znaczącym błędem pani skarbnik do tej pory nie podała tego, że nie mamy drugiego dokumentu, na którym byśmy mogli głosować. Jeżeli mamy głosować nad tym dokumentem, który żeśmy otrzymali, to ja będę wstrzymał się od głosowania, bo w mojej ocenie popełniałbym błąd, głosując za czym, co jest nie tak. A w tej rubryce, gdzie ja zwróciłem uwagę, gdzie deficyt na 2020 rok powinien być wpisany, jest na plusie, a zauważyłem, że był minus. Powinniśmy w mojej ocenie otrzymać drugie dokumenty, które były uwierzyły, bo ewentualnie poprawki, którą by zgłosiła pani skarbnik lub pan wójt tego i wtedy byśmy głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, tak to będę głosował. Wstrzymam się od głosowania, żeby kolegom radnym nie blokować tego, prawda, w jakiś sposób, że ja jestem przeciwko wszystkiemu. Jestem przeciwko temu, co zauważam, a co jest w mojej ocenie wiarygodne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos? Proszę pan burmistrz. Otóż proszę wyjaśnić, prosiliśmy, żeby w międzyczasie przyszło do szanu. Tylko to jest, czy będzie wniosek o sprostowanie w tej rubryce tego zapisu. Bo jeżeli nie, to głosujemy na dokumentu, który nie odzwierciedla prawdy.
I mój, tylko moja sytuacja, znaczy moja pozycja, czyli moje zdanie jest takie, że ja trzymam się od głosowania ze względu na to, że widziałem, że jest wot w tym miejscu. Natomiast nie mogę głosować za, jeżeli zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Zagarado, Panie Radny, ten zapis nie ma wpływu na treść uchwały i na to, co się będzie z nią dalej działo. Zgodnie z pracami i posiedzeniem Komisji Wód Gminy Rzekuń wnoszę o poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie w 2019 roku, w UPF-ie w 2019 roku. Punkt pierwszy. Zmniejsza się wydatki na zadanie pod nazwą rozbudowy i modernizacji gminy sieci wodociągowych kanalizacyjnych w kwocie 60 000 zł. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki na zakup materiałów związanych z rozbudową infrastruktury w kwocie 60 000 zł, dział 400, rozdział 400.02, paragraf 40.410. Punkt trzeci. Zmniejsza się wydatki na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu w kwocie 180 000 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w 2020 roku o 180 000 zł. Punkt czwarty. Zwiększa się wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg w kwocie 130 000 zł. Punkt piąty. Zmniejsza się wydatki na zadanie przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 394/61/1 w miejscowości Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w kwocie 19 500 zł. Jednocześnie zwiększy się wydatki w 2020 roku o kwotę 19 500 zł. Punkt szósty. Zmniejszy się wydatki na rozbudowę ulicy Wolnej Cichej i drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 170 w Laskowcu w kwocie 13 000 zł. Jednocześnie zwiększy się wydatki w 2020 roku o 30 000 zł. Punkt siódmy. Zmniejszy się wydatki na zakup usług remontowych w zakładzie usług gminy w kwocie 7 300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na szkolenie w związku ze szkoleniem z aplikacji SITA. Punkt ósmy. Zwiększa się dochody w przedszkolu samorządowym tytułem opłat za wyżywienie w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakupy z tego zakresu. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w tekście gminnej uchwały po uchwaleniu przez Radę Gminy Rzekuń. Bardzo szczegółowo te zmiany budżetowe, ta poprawka była omawiana z podczas komisji. Dziękuję bardzo. W takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej przez Pana Wójta autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 oraz uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych 13 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym się. Otwieram dyskusję. Proszę pan radny. Pani przewodnicząca, panie wójcie, dostaliśmy tą poprawkę jeszcze do zmian w tegorocznym budżecie gminy i chciałbym dopytać, czy w punkcie czwartym zwiększa się wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg w kwocie 130 000 zł, czy jesteśmy to w stanie wykonać w jeden dzień? Dziś mamy 30, przyznajemy pieniążki, a to jest 31. Czy zostały one już wydatkowane, a tylko musimy, prawda, a jak można wydatkować wcześniej coś, czego nie ma paragrafie? Jak to się stało, że dzisiaj zwiększamy o 130 000 dochody, żeby sfinansować usługi związane z utrzymaniem dróg? Ostatniego dnia jest to nierealne, bo jeżeli rada by nie przyznała, to ktoś wykonał usługę, ktoś popełnił, nie wiem, ja nie wiem, prawda, jakąś obyłkę, pomyłkę, czy dyrektor danej wydał dyspozycję niezgodną z tym, co miał w budżecie, bo by jednego dnia zapłacić za taką usługę, chyba że gdzieś tam przywieziono,
No nie wiedzieliśmy o tym, bo jakby rada nie przyznała, to też uważam, że nie powinna być zamówiona. To jest moje takie subiektywne odczucie. I następna, punkt ósmy. Zwiększa się dochody przeszkolca samorządowym tytułem opłaty za wyżywienie w kwocie 10 tysięcy złotych. To pani dyrektor zaczęła z tego ostatniego dnia, że brakuje 10 tysięcy na wyżywienie. Czy to nie można było wcześniej tych pieniążków przeznaczyć? No, ostatniego dnia to się powinno, w mojej ocenie, tak jak będzie bywało, przynosić między paragrafami, prawda? Gdzie jeszcze można coś wydać, ewentualnie, powiedzmy, na tak szybkie. Natomiast tutaj zamówienie za 130 tysięcy to jest bardzo duże zamówienie. Nie wiem, jak to zostało zrobione, że dzisiaj mamy zatwierdzić, a jutro pewnie w ogóle zapłacić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan mówić. Już się wniosek w punkt czwartym pytał podczas prac komisji. Pytał, ja tłumaczyłem bardzo szczegółowo, natomiast powiem na to pytanie. W punkcie ósmym, dzisiaj rzeczywiście przyszło pani dyrektor, poprosi też, aby zwiększyć to finansowanie z tego względu, że policzyła zapowiedzi ósemki gminy. Nie wiem, co to zaprawa tutaj na poszczególne paragrafie. I państwo. Nie, panie radny, nie powinien pan dyrektor odpowiedzieć, tylko my stosowaliśmy informacje do państwa dyrektorów, że w związku z tym przynajmniej części tam, gdzie tego typu sytuacje mogą wystąpić, że jeżeli są jeszcze jakieś zmiany potrzebne, to mamy sesję budżetową, że będzie to poprawka i mamy możliwość wprowadzenia tego. Rzeczywiście to stosunkowo późno, tak, ale nie za to odpowiadać, natomiast panie tak policzyły i ja bym prosił, żeby tę kwotę wprowadzić, tak, żeby sfinansować ten budżet. Natomiast do odpowiedzialności nikogo podnosić tutaj za to nie zamierzam. Jeżeli chodzi o punkt czwarty, zwiększa się wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg w kwocie 130 tysięcy złotych. Rzeczywiście jest to zwiększenie, bo to jest spora kwota, natomiast my potrzebujemy też zakupić kurszywo. Państwo wiecie, że jest końcówka roku. My jakieś część stany magazynowe też mamy, ale też potrzebujemy na bieżące utrzymanie dróg, tak jak w zeszłym roku kupowaliśmy tutaj materiał. To też ten materiał chcielibyśmy pozakupować, więc to też się biorą jakieś takie kwoty. Natomiast jesteśmy w stanie zrealizować to zadanie oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze jakieś głosy. Proszę pana. Przewodnicząca, panie wójcie, nie zgodzę się z panem w tym punkcie, bo jest to dosyć duże zamówienie i zapytanie ofertowe będzie dłużej trwało, jak przywiezienie jutro tego prawda, kruszywa. To nie jest tak, że dzisiaj podejmujemy decyzję, jutro nam wiozą. Jakieś reguły obowiązuje w samorządzie, gdzie są zapytania cenowe, ofertowe, a jest to dosyć duże zadanie. Nie wiem. Nie jestem prawda usatysfakcjonowany z tej wypowiedzi, bo po prostu to jest duża kwota i to nie jest możliwe, żeby jutro to zrealizować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan sekretarz, proszę pan skrót. W przypadku przetargów takich dotyczących ewentualnie dostaw materiału zawsze istnieje możliwość dodatkowych zamówień, które są objęte też w ramach tego przetargu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie, to zamykam dyskusję na tym punkcie. Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. Członkowie Komisji na posiedzeniu zapoznali się z projektem uchwały. Poproszę pani Łucja Łada, przewodnicząca Komisji Budżetu i Oświaty. Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydają pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan Zdzisław Majewski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I poproszę pan Jerzy Konopka, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019-2029 wraz z autopoprawką.
pan Stanisław Kochowski, pan Andrzej Giewatowski, pan Edward Gryczka, pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Jeśli nie, to formalnie zamykam dyskusję w tym punkcie. Poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok. Członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się z projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę panią Lucję Ładę, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydając pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Rafał Majewski, przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydali pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poproszę pan Jerzy Konopka, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków, Petycji. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok wraz z autopoprawką. Pan Stanisław Kochowski. Jestem za. Pan Andrzej Kierwatowski. Jestem za. Pan Edward Gryczka. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łada. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Za. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok wraz z autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. W gminie Rzekuń wnosi się o poprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz wielkiej prognozy finansowej na rok 2020. Punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki na zadanie prognozy budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Piotrowie o kwocie 950 tysięcy złotych. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki na zadanie prognozy przebudowa ulicy Podrzymowej w Ławach z uwzględnieniem brakującej infrastruktury technicznej o kwocie 370 tysięcy złotych. Punkt trzeci. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Nowej Laskowcą z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w kwocie 100 tysięcy złotych. Punkt czwarty. W związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela wspomagającego zwiększa się wydatki w szkole zawodowej włącznie w kwocie 49 tysięcy 500 złotych. Punkt piąty. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcach w kwocie 180 tysięcy złotych. Punkt szósty. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem kondycyjnym 684/61/1 w miejscowości Rzekuń z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej na kwocie 19 500 zł. Punkt siódmy. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą rozbudowa ulicy Polnej, Cichej i drogi oznaczonej numerem kondycyjnym 172 w kwocie 30 000 zł. Punkt ósmy. Zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą remont gminnej oznaczonej numerem kondycyjnym 329 w miejscowości Rozbory w kwocie 50 tysięcy złotych. Punkt dziewiąty.
związku z rozpoczęciem 1 stycznia funkcjonowania dziennego domu senior Północ w Rzekunie oraz sprawy seniora w Borawie oraz chowcu Rzekunie i Susku wprowadza się do budżetu środków w ramach podpisanych umów na finansowanie tego na 2020 rok z Unii Europejskiej 586 901,60 zł z budżetu państwa 95 371,51 zł na 2021 rok z Unii Europejskiej 559 930,72 zł z budżetu państwa 90 988,74 zł. Jednocześnie na 2020 rok dodatki stale się w wysokości 516 700 zł na dom dzienny Senior Plus oraz 302 100 zł na grupę seniora. Punkt 10. Jednocześnie uwzględnia się uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące pomocy w kwotach dwóch przedsięwzięć w wielkiej prognozie finansowej. Ten deficyt pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 oraz uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej przez Pana Wójta autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 oraz uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Proszę Państwa radnych o zabieranie głosu w tym punkcie. Proszę bardzo. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mam takie parę pytań w zasadzie do Pana Wójta, bo on podpisuje się pod prognozą wieloletnią. Tak, żeśmy na komisji już wcześniej rozmawiali. Chodzi mi głównie o ten deficyt, który nam się coraz na bardzo jest coraz się większy robi w tych wydatkach. Są punkty w tej prognozie, no to samo dotyczy praktycznie prognoza, bo to jest budżet gminy na 2020 rok, nie jakby się z tym biorą. I w tej prognozie mamy, że teraz jak wydamy te pieniążki, co były, to jeszcze jeden rok i się skończy. I się skończy, nie będzie. Później zostanie deficyt. Jak my będziemy działali? Pan Wójt powiedział, że no robić czyni starania, żeby ściągnąć jakieś tam firmy, które by ewentualnie podatek płaciły. Ja sobie pozwoliłem zobaczyć, ile my mamy od środków transportu podatku w skali roku. To jest 250 tysięcy. Trzeba zauważyć, że większość firm, które mają na naszym terenie bazy, zarejestrowane w ogóle tę działalność mają na miasto, Ostrołęka. I my z tego tytułu nie mamy kwot. Bo jeżeli tak patrząc, to nie wiem jakie są, bo to są pewnie jakieś dane, które nie możemy tak dysponować. Potężna firma, jaką jest ta, bo ma potężną flotę, to oni sami więcej powinni podatku płacić, jak my mamy podatku od środków transportu 250 tysięcy. I wygląda na to, że te firmy faktycznie robią bazy u nas, ale dopóki oni nie będą zameldowani, zarejestrowani, to działalność mają prowadzą na adres domowy. I my z tego tytułu nie mamy żadnych wpływów do budżetu. Tak jest port Teodorowy, gdzie jest też przewoźnik ładną bazę, ma potrzeba być ładnie wybudowanego, ale te podatki to do miasta. Do miasta i do tych podatków środków transportu. To samo idą podatki z tych baz, co tutaj widzimy przy Targowej. Natomiast no to są poważne problemy, a my w tych złożymy coraz większy, czyli wydatki bieżące w stosunku do dochodów bieżących nam się szybko kurczą. Bo nikt nie mówi, że nie jest potrzebny dom seniora, żłobek, ale to wszystko generuje środki. Generuje, będzie generowało, bo jak chcemy prawda, w standardzie wysokim żyć, no to no, trzeba za to zapłacić. Nikt za to nie wypracował ani w żłobku, ani w domu seniora, ani tu domu dziennego pobytu. I to wszystko generuje środki. Wiem, że teraz na razie w jakimś tam stopniu mamy dotacje
prawda, zewnętrzne na utrzymanie tego, ale też myślę, że nie w 100%, choć nie, może się mylę, ale pewnie nie dużo, w 100% nikt nam nigdy nic nie sfinansuje, bo wszelkie, prawda, bieżące takie naprawy i jakieś tam energia, to wszystko będzie kosztowało po stronie gminy. Wzrasta nam to, zastraszający termin. Druga sytuacja, o którą chciałbym zauważyć, to są płace. To są płace. Pamiętam czas, gdzie gospodarka komunalna zgenerowała nam takie długi, że był to problem, co z tą gospodarką komunalną zrobić. Trzeba było wszystko rozwiązać, tak, i od nowa poukładać. Miały być to niskie koszty. Dziś widzę na same płace do gospodarki komunalnej z opór 1 962 000. Same płace. Gdzie 13 pensja jest przewidziana na wysokości 93 tysięcy dla całej załogi, razy 12, to każdy sobie jest w stanie policzyć, to będzie w granicach 1 200 000, to 700 tysięcy zwiększamy. Czyli będą kolejne etaty menażerskie, być może nie mamy na to wpływu. My na to nie mamy wpływu. Jeżeli przyznamy środki, one zostaną wydatkowane jak zdecyduje. Zdecyduje prawda ten, co będzie dysponował tymi środkami. To samo, proszę Państwa, mamy na płacach w Urzędzie Gminy. Też idą ostro w górę. Też sobie pozwoliłem przeliczyć 13 w stosunku do płac. To też jest dużo, dużo więcej. A dlaczego 13? Każdy pracownik, który pracuje w swoim zależy się 13, mnożymy to razy 12, mamy fundusz płac. Ja nie mówię o pochodnych jeszcze, tych wszystkich, które to kosztuje, bo należy idzie na ubezpieczenie, na fundusz pracy, to są wszystko dodatkowo jeszcze pieniądze. Czy ten kierunek, ja nie generuję to, że on będzie zły, bo może jakoś usług będzie większa, tylko czy w którymś momencie nas będzie stać na to, co teraz robimy? Czy będzie nas stać, jeżeli skończą się nam środki, które mamy z lat ubiegłych i nie będzie skąd dokładać, a deficyt będzie? Pan Wójt zadeklarował, że zrobił wszystko, żeby to, prawda, zrównoważyć ten deficyt, że podatki będziemy, prawda, robić tam za jakieś innych firm, mieli tak. Ale tu, jak pana pytanie było, to powiedziałem, że 200 milionów tysięcy mamy od środków transportu na cały rok. To nawet jakby przyszło takich firm, jeszcze nie wiem ile, to tak tego dużo nam nie wpłynie. Także to będzie naprawdę realny problem, który musimy się z tym zmierzyć. I dzisiaj zagłosować za tym budżetem, no to nie jest zły budżet, tak? Jest to budżet, w którym jest dużo inwestycji. W większości potrzeb. W mojej ocenie jest mało dróg. Mało dróg, nawet droga ulica Bema, którą pan wójt, była sztandarowa dla pana wójta, ta ulica 10-2 rok jest odpychana. A jeszcze 3 lata temu to była najważniejsza inwestycja w Rzekuli. No nie wiem, co się dzieje, ale ta inwestycja zostaje spychana i kolejna, i kolejna, i kolejna. Drogownictwo naprawdę jest na złym poziomie w mojej ocenie, jeżeli chodzi o lokalne drogi gminne. Natomiast jeżeli chodzi całkowicie o infrastrukturę, gdzie tam wykonujemy roboty z podziałem, to jest dobrze i nawet bardzo dobrze. Ładnie to wygląda, jadąc przez nasze miejscowości. Te drogi są dobrze zrobione, ładnie zrobione, gmina współfinansuje, teraz też tylko dwa odcinki dróg, które wspólnie gmina dokłada i ta robota zostanie pewnie wykonana. Natomiast chciałbym tu, żeby pan położył nacisk większy na nasze drogi osiedlowe, tam gdzie mieszkańcy mieszka. I jeszcze chciałbym się podzielić taką refleksję. Ostatnio odeszła na Masterce z Borawem. Godzina pierwsza w nocy, pan sołtys spojrzał na mnie, lawana sołtysa, egipska ciemność. Egipska ciemność nastąpiła. Ludzie wychodzą z kościoła, mieli problem, prawda, trafić do swoich domów, bo naprawdę ciemno. A to nie jest takie bagatelizowanie tego problemu, bo za Ostrołęką, z takich właśnie przyczyn, nieosiedlenia w jakimś odcinku drogi zginął człowiek. To jest bezpieczeństwo mieszkańców, które powinno być priorytetem. I tak jak mówię, w naszej gminie są miejscowości, w których te światło się świeci, są gdzie nie. Jeszcze jedną ulicę Pawła Wójtowi daje prawda do sprawdzenia. Jest to skrzyżowanie w Czarnowcu, tu jak się skręca przez to pory ten przejazd taki podwójny, światło się świeci, ta uliczka boczna, światło się świeci cało. I tam można. A uważam, że w Borawym skrzyżowania są na tyle
niebezpieczne i narażone na, zwłaszcza te, które od kościoła na stronę tam, które powiatowo i od telewizji, że też powinny być osiedlowe. Przynajmniej te szlaki powinny być osiedlowe. Ale no, mówię, na bezpieczeństwie, panie burmistrzu, nie oszczędzajmy, zróbmy wszystko, żeby to jakoś z powrotem przywrócić. To oświetlenie przynajmniej tych neuralgicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan wójt. Odnosząc się do tego, co powiedział pan radny, przede wszystkim dziękuję, że pan zauważył, że budżet jest dobry, zrównoważony. Cieszę się, że jednak coś pozytywnego tutaj pan dostrzega. Natomiast chciałem się odnieść, bo teraz do całości już się odniosę, to trochę będzie trwało, przepraszam, ale tego wymaga sytuacja. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu, w związku z tym, że ja tutaj podczas sesji na gminie informowałem bardzo szczegółowo, czy będziemy zabiegali o to, żeby ten podatek od środków transportu w dużej części wracał do naszej gminy. Pan radny stwierdził, że on jest w wysokości 150 000 zł, tak? Pan ma zapisane, że to jest taka gmina. Niemniej jednak ja chciałbym panu powiedzieć, że ja policzyłem. Pan tutaj posłużył się takim przykładem, że są firmy, które mają zarejestrowaną tutaj działalność, są samochody, ale nie płacą podatków od środków transportowych. Oczywiście cała branża transportowa w dużej części opiera się na leasingu. Wiem, czy mówię, bo w leasingu pracowałem. W związku z tym duże firmy, które są na terenie naszej gminy, posługują się leasingiem. Leasing, jak Państwo sobie zdajecie z tego doskonale sprawę, ma swoje siedziby w mieście. W związku z tym podatek płaci do miasta. I jest taka sytuacja, o której Pan wspomniał, natomiast to nie jest niczyja wina. I do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie, że właściciel firmy, który prowadzi u nas działalność i ma samochody w leasingu, będzie u nas płacił podatek. Bo to firma leasingowa, ten podatek będzie płacił po prostu w mieście. I trzeba mieć tego świadomość. W związku z tym, już Państwa poinformowałem w zeszłym roku, że podjąłem rozmowę z największą firmą leasingową na terenie miasta Ostrołęki, żeby właśnie tutaj zarejestrowała swoją siedzibę. W momencie, kiedy ta siedziba będzie zarejestrowana u nas na naszym terenie, wtedy rzeczywiście te środki transportowe będą wpływały do naszej kasy. Ja to policzyłem. Ta firma generuje dochód podatkowy 1 700 000 zł. Ustaliliśmy nawet, jakie samochody będą tu rejestrowane. To jest naprawdę paręset tysięcy wpływu do naszego budżetu. Przez rok pracowałem bardzo usilnie i trudno nad tym, żeby, proszę Państwa, ta firma zarejestrowała tutaj swój oddział. I te rozmowy nadal trwają. One nie są proste. Mogę powiedzieć, że są nawet bardzo trudne i złożone. No i jednak jest to korporacja. Korporacja rządzi się swoimi prawami. W związku z tym ja to też szanuję. Konsultacje wszystkie są prowadzone w oparciu o mecenasów. Niestety tak to musi wyglądać. Natomiast te działania i te rozmowy ciągle trwają, więc tego to wynika. Jeżeli chodzi o budżet urzędu gminy, wzrost wynagrodzenia, jak można zauważyć, na poszczególnych paragrafach urzędu gminy, zakładu obsługi gminy, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki, praktycznie wszędzie. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że od 1 stycznia Andrzej, bo ty nie dostaniesz podwyżki, że od 1 stycznia właśnie nie ma krajowa. Musimy mieć świadomość tego, że my na terenie tych jednostek i w urzędzie gminy mamy zatrudnione osoby, które niestety tych kryteriów spełniać nie będą, które nie zamawiają. I my, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, ale musimy to wynagrodzenie zwiększyć. W związku z tym przewidzieliśmy wzrost na wynagrodzenia. Żeby wyczerpać Państwa ciekawość, powiem, że nam w tym roku na przykład zostały oszczędności w urzędzie gminy, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeniowe. Więc to nie jest tak, że to, co 100% mamy zapisane, to my wydajemy, bo te oszczędności są. Natomiast musimy się przygotować do tego i zabezpieczyć na taką sytuację, że ta minimalna krajowa jeszcze może pójść do góry. Mamy świadomość też tego, że jeżeli rząd zrealizuje swoje założenia i w 2022 czy 2023 roku ta minimalna ma wynosić 4000 zł, to wtedy sobie Państwo wyobraźcie, jakie będą drastyczne wzrosty na wynagrodzenia. One będą. Bo jeżeli my dzisiaj mamy pracowników, którzy pracują za minimalną krajową, a będą mieli zarabiać praktycznie 2 razy tyle, to w tym budżecie nie będzie 1 000 000, czy nie będzie 2 000 000, tylko będzie 3,5 miliona. Niestety, my będziemy musieli się z tego wywiązać i będziemy musieli te nakłady tutaj ponosić. Natomiast nie jest to niczyja wina, tylko
takie są założenia ustawowe. My chcąc nie narazić się na Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i wywiązać się z ustawy, która będzie obowiązywała 1 stycznia, musimy zabudżetować wzrost na wynagrodzenie dla poszczególnych instytucji. Jeżeli chodzi o same koszty, jak i tłumaczyłem już podczas jednej komisji, potem drugiej komisji, ale powtórzę jeszcze raz to samo na sesji. Biorąc pod uwagę całą sytuację naszego budżetu 2020, ale też na 2019 rok, trzeba mieć świadomość tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Objęliśmy urząd w takim momencie, gdzie mamy 2 miliony z podatków mniej. I trzeba mieć tego świadomość, że niestety elektrownia w Ostrołęce popłynęła do Urzędu Miasta i tutaj tych środków nominuje nie więcej. Dodatkowo mamy wzrost 30% na energii elektrycznej, który będzie występował w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o świat, to na oświacie też poprzez reformy, które jest, ale też są znaczące wzrosty. Wszystkie gminy dokładają do oświaty. My również niestety będziemy do tej oświaty musieli dołożyć więcej środków finansowych. Radzimy sobie w ten sposób, że pozyskujemy środki zewnętrzne i Państwo to widzicie, że odpalamy kolejne pracownie komputerowe, całkowicie sfinansowane ze środków zewnętrznych i tutaj ten budżet systematycznie obciążamy. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że niestety, ale ten wzrost tutaj też postępuje. Cicho, bo referuję co dalej. Infrastruktura drogowa, wydaje się szczególnie. Dużo tego było, dlatego sobie robię notatki. Infrastruktura drogowa. Powiem tak, sytuacja w całym powiecie wygląda w ten sposób, że mamy jedną firmę, która wygrywa praktycznie wszystkie przetargi. Jest to firma Ostrata. I myślę, że wszyscy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że no niestety, ale my w tym roku kończyliśmy zadanie inwestycyjne 16-17 roku. Ja się cieszę, że nam się udało te zadania zrealizować. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że niestety, ale firma ma mocy przerobowe, jakie ma. I my też możemy naprojektować tutaj drugi, ogłosić przetargi. Tylko ja osobiście nie jestem zainteresowany tym, żeby dzisiaj ogłaszać przetarg, a tą drogę wybudować za 3 lata, bo myślę, że to jest rozwiązanie całkowicie bezcelowe. My budujemy drogi, bo mamy ulicę nową, która została skończona, zrobiliśmy, jeżeli mówimy to o drogach osiedlowych jeszcze, żeby nie zaopać, to właśnie te drogi osiedlowe realizujemy, bo takie drogi powstały w miejscowości Teodorowo, w innej technologii, w technologii Skostki, taka droga powstała w miejscowości Trenin, takie drogi projektujemy na przyszłe lata też właśnie drogi osiedlowe, które się kwalifikują w innych miejscowościach, między innymi w miejscowości Rzekuń, w miejscowości Trenin, w miejscowości Dobolice. Natomiast, żeby wykonać drogę w technologii Skostki, też musimy mieć świadomość tego, co ja mówię rok temu, że my te drogi będziemy budowali, ale na osiedlach, które są zamknięte. Jeżeli mamy zamknięte osiedle i mamy pewność, że tam nie wjedzie gruszka z dużym ciężarem, która wyciąży tą drogę do tego stopnia, że może po prostu powybijać, no to my tego nie chcemy. Budujemy tam, gdzie jest taka możliwość. I zmieniliśmy technologię wykonania, tylko te drogi Skostki sprawdzają się bardzo dobrze. One funkcjonują, radni są zadowoleni, więc to kolejne drogi projektujemy i będziemy wykonali. Dodam, że na przyszły rok złożyliśmy wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Projektujemy kolejne drogi na terenie gminy w taki sposób, żeby one wyczerpywały właśnie kryteria dofinansowania do Funduszu Dróg Samorządowych, ale też złożyliśmy do FOGRO dofinansowanie do dróg szpilowych, które będziemy mogli wykonywać w wyższej technologii i takie drogi będziemy realizowali. Natomiast będziemy je robili w miarę możliwości technicznych, możliwości, które są też na rynku, bo też musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj, w momencie, kiedy ogłaszamy przetarg na drogę z Kostki, to przystąpi na 10 firm. Natomiast jak przystąpimy do realizacji drogi w systemie warstwy bitumicznej, no to niestety przystąpi jedna firma, która wygra i zrobi nam to pewnie do tej gminy. I świadomość tego trzeba mieć. My tutaj badaliśmy też możliwości wykonywania dróg w technologii drogi betonowej. Natomiast rozmawiając z kilkoma firmami, po pierwsze jest problem, żeby wykonywać to na naszym terenie w sposób poprawny, a po drugie te drogi wcale nie wychodzą tak tanio, bo jak pokazuje przykład starostwa powiatowego w Ostrołęce. Taka firma się zgłosiła,
i na przetargach dało wyższą kwotę niż drogi z warstwy publicznej. Także tutaj jest to też szczęśliwe rozwiązanie, jeżeli chodzi o nasz teren. Tym bardziej, że firmy mają dość daleko, jeżeli chodzi o transport i jest problem, żeby takie drogi wykonywać na naszym terenie. Jeżeli chodzi o ulicę Brema, nie jest to, broń Boże, w miejscowości Rzekuj, nie jest to, broń Boże, droga przez nami zapewniana, natomiast w chwili obecnej będziemy rozmawiali jeszcze z mieszkańcami w kontekście technologii budowania tych drogi, bo w mojej ocenie ten projekt, który został wykonany, zawiera błędy. Mamy takie przypadki już przecież w miejscowości Ławy, gdzie do dzisiaj nie możemy zrealizować inwestycji, z tego względu, że są błędy projektowe. Musimy linię niskiego napięcia w chwili obecnej przebudowywać. Uważam, że lepiej przyłożyć się do takiego zadania i wykonać je raz i dobrze, niż wykonywać je szybko i potem po prostu mieć problemy, jeżeli chodzi o samą technologię wypowiedzi, to się przyłącza. W związku z tym na dzień dzisiejszy bardzo szczegółowo analizujemy możliwości i pewnie będziemy musieli częściowo tę drogę przeprojektować, tak żebyśmy mogli złożyć albo dofinansowanie, albo wprowadzić ją właśnie do budżetu. Jeżeli chodzi o budżet całościowy na 2020 rok, jest to budżet, który zakłada zadania inwestycyjne, infrastrukturalne, infrastrukturę twardą, bo macie tam Państwo drogi, macie tam Państwo kanalizację, macie rozbudowę wodociągów, jest tam też bardzo głęboki postęp w modernizacji oświetlenia ulicznego, gdzie będziemy przechodzili oświetlenie internetowego. Także to są twarde zadania, natomiast to są zadania poprawiające bezpieczeństwo, między innymi dalej będziemy inwestowali w remizy ochotniczych straży pożarnych. Mam tu na myśli OSP Borawę właśnie, które bardzo często wyjeżdża w krajowym systemie i można podać ich za jedną z wzorowych jednostek na terenie gminy. Mam tutaj na myśli OSP Kamianka, obronionego Stanisława, gdzie też będziemy przystępować do prac projektowych. OSP Zawiery w chwili obecnej już wypiękniało, będziemy tam pewnie mieć sesję, także Państwo zobaczycie, jak zostało zrealizowane to zadanie. Natomiast my systematycznie będziemy poprawiali tę infrastrukturę. W chwili obecnej już złożyliśmy dofinansowanie na 2020 rok na zagospodarowanie przestrzeni w kolejnych 5 miejscowościach na terenie naszej gminy, tak żebyśmy mogli tutaj odciążyć budżet i realizować kolejne zadania. Jeżeli chodzi o ten budżet i same inwestycje na 2020 rok, ja myślę, że wszyscy z Państwa się z nimi zapoznali. Taką jedną, największą właściwie, nad którą się bardzo mocno skupiamy, ona nam pochłania mnóstwo energii, to jest właśnie budowa tężni smaltowej w miejscowości Rzekuń. Tutaj już jest przygotowany PFU, na podstawie którego będziemy mogli ogłaszać przetarg i przychodzić do realizacji tego zadania. Natomiast są tutaj pozycje, które mówią też o dalszej rozbudowie zakładu obsługi gminy, doposażeniu w koparkę, doposażeniu w szczotki, doposażeniu w inny sprzęt, taki sprzęt, który będzie działał na terenie naszej gminy. Bo w momencie, kiedy parę lat temu tego sprzętu w sobie nie było, no to oni też mieli ograniczone możliwości wykonywania zadań. Dzisiaj kupiliśmy ten mini traktorek, który będzie sprzątał ulicę, on będzie odśnieżał w tym okresie zimowym też małe parkingi, te mniejsze przestrzenie, ale też chodniki, które między innymi pojawiły się pierwsze w miejscowości Laskowiec. Także to jest sprzęt, który będzie potrzebny, ale kolejny sprzęt też wymaga wyposażenia zakładu obsługi gminy, tak żeby ten zakład rzeczywiście mógł nam służyć. Bo dzisiaj tych przestrzeni do utrzymania nam przybywa, z tego względu, że mocno zmodernizowaliśmy tę infrastrukturę sportową, rekreacyjną, i za ZOR tak naprawdę tych zadań coraz większych. My mamy tego świadomość i to, co pan radny tutaj wspomniał, że jest wzrost na wynagrodzenie w swoim zakładzie na obsługi gminy, on też wynika z tego, że będziemy chcieli ten zakład po prostu zmierzywać. My chcielibyśmy, żeby ten zakład funkcjonował w taki sposób, żeby dużą część zadań, które dzisiaj zlecamy firmom zewnętrznym, żebyśmy robili to własnymi siłami, bo po prostu taniej nam to wszystko wychodzi. Dlatego chcemy inwestować i modernizować ten zakład, który funkcjonuje na terenie naszej gminy. Chyba wyczerpałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Jeśli nie, to zamykam dyskusję nad tym punktem. Poproszę pana Pawła Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029. Członkowie komisji na posiedzeniu zapoznali się z projektem uchwały. Wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Proszę panią Lucję Ładę, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały. Wydają pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę pana Zdzisława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I proszę pana Jerzego Konopka, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania innego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką. Pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Edward Gryczka. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pani Lucja Łaga. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych, 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o bardzo. Proszę państwa, zabieramy głos. Proszę pan radny. Pani przewodnicząca, no nie ma buta, ale może pan sekretarz będzie potrafił odpowiedzieć, nie ma pani skarbnik, bo już tak technicznie chciałbym, bo tak jak zaznaczyłem, że nie jest najgorszy ten budżet, bo też nie można mówić, że tam nic nie ma. Każdy znajdzie to, co chce, albo jeszcze więcej tego, co nie chce. Ale wracając do tego rzeczy, chciałbym zapytać pana wójta, jak to jest z projektami na te zadania, które mamy wprowadzone do budżetu gminy. Szczególnie mi chodzi, od właśnie jak to wchodzi, to może powie, szczególnie mi chodzi o projekty w miejscowości, w której jest radny, chodzi mi o, czy jest skończony projekt kanalizacyjny na kanalizację, budowę kanalizacji w Borach, czy skończony projekt, a jak jest, to kiedy pan wójt przewiduje ewentualne ogłoszenie przetargu na wykonanie tej inwestycji. To samo dotyczy świetlicy w Borach, czy już jest skończona dokumentacja, wiem jak już to jest. I czy będzie ogłoszony przetarg, bo też to jest istotne, czy zawieszamy jakieś tam prawda pieniążki, ale nie wiem, czy to już jest na ukończeniu skończone, czy będziemy finalizowali te zadania. I nie tylko te, bo zarówno czy karmiarki, czy jest na jakimś jest te wszystkie większe zadania, które mamy wpisane, bo te mniejsze, które mamy wpisane, to wiadomo, jak jest 10-20 tysięcy, no to wiadomo, że jest to na etapie takim raczkującym, gdzie trzeba wykonać dokumentację. A przy tych większych kwotach chciałbym wiedzieć, jak to wygląda, czy to już blisko, coraz bliżej, czy też się daleko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan wójt. W chwili obecnej wygląda to w ten sposób, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną w miejscowości Borawa, prace trwają. Jeżeli chodzi o remizerskę w miejscowości Borawa, projekt został już ukończony, więc ten projekt jest, sam projekt jest zrobiony. Natomiast na podstawie tego projektu mamy możliwość ogłoszenia przetargu. Będziemy chcieli prawdopodobnie etapować tam to zadanie, które jest. Ja będę rozmawiał na pewno tutaj ze strażą OSP, w jaki sposób zetapować modernizację tego obiektu, z tego względu, że jest kilka pomysłów. Niestety ono najprawdopodobniej pochłonie spore środki finansowe, w związku z tym też chcemy pozyskać środki finansowe na taką modernizację z pożyczki. Natomiast chcielibyśmy skorzystać jeszcze z jednego programu, o którym dzisiaj nie powiem. Natomiast weryfikujemy możliwość stworzenia takich wydarzeń, żeby jeszcze z jednego programu skorzystać, tak żebyśmy mogli mniej więcej tych prac modernizacyjnych w remizie OSP
pana miejscowości wypowiedź. Jeszcze Kamianka, tam prace projektowe w chwili obecnej trwają. Tam jest do wykonania termomodernizacja tego obiektu i z tego samego programu chcemy skorzystać, który był na miejscowość Zawiele i w państwa miejscowości spożyczyli. Chcielibyśmy, wiecie, kiedy zostanie ukończone to projektowanie, chcielibyśmy ogłosić przetarg i rozpocząć realizację tej inwestycji jeszcze w okresie letnim. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to zamykam dyskusję i poproszę pana Rafała Kaczmarczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok. Członkowie Komisji na posiedzeniu zapoznali się z projektem uchwały w Radzie Zjednoczonej. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Lucję Ładę, przewodniczącą Komisji Budżetu i Oświaty, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały wydając pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. I poproszę pana Czesława Majewskiego, przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały, wydali pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę pana Jerzego Konopkę, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały. Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznali się z projektem uchwały i wydali pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z autopoprawą. Pan Stanisław Mochowski. Jestem za. Pan Andrzej Gierwatowski. Jestem za. Pan Edward Bryczka. Jestem za. Pan Rafał Kaczmarczyk. Jestem za. Pan Jerzy Konopka. Jestem za. Pan Lucja Ładia. Jestem za. Pan Zdzisław Majewski. Jestem za. Pan Bogdan Mierzejewski. Jestem za. Pan Ireneusz Mierzejewski. Pan Dariusz Olek. Jestem za. Pan Rafał Kubek. Jestem za. Pan Włodzimierz Sikorski. Jestem za. Pani Anna Wojsz. Jestem za. I Małgorzata Żebrowska. Jestem za. Stwierdzam, iż uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 14 radnych 14 głosami za. I jesteśmy w punkcie 10. To sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Obiecuję, że będzie krótko. Przede wszystkim chciałem podziękować Wysokiej Radzie za takie jednogłośne głosowanie na temat kwestii tego budżetu. To, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Dziękuję wam i mam nadzieję, że będziecie z tego budżetu na koniec 2020 roku w pełni satysfakcjonowani. A myślę, że tych zadań trochę przybędzie, bo państwo macie świadomość tego, ja mówię na komisji, że cały czas szukamy środków zewnętrznych. Więc myślę, że czekają nas kolejne sesje, gdzie tych środków będzie przybywało, ale będzie przybywało też zadań, co jest dobre dla radnych, dla urzędu niekoniecznie, bo tych prac mamy dużo więcej, ale za to chciałem wam naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Powiem tylko o inwestycjach w sprawozdaniu z działalności budżetowej, o inwestycjach, które zostały odebrane. Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Świerkowej w miejscowości Czarnowiec, w drodze oznaczonej numerem decyzyjnym 149 oraz ulicy Leszczynowej w miejscowości Rzekun, gmina Rzekun. Te dwie inwestycje zostały wykonane i uruchomione. Tworzenie i wyposażenie dziennego domu Sądu Plus w budynku świetlicy w Rzekuniu. Tutaj to zadanie zostało odebrane dzisiaj. Prace trwały właściwie dzisiaj do trzeciej w nocy, chyba panowie zeszli z budowy. Inwestycja została zrealizowana szczęśliwie. Bardzo ładnie ten obiekt wygląda. Ja myślę, że na sesji objazdowej Wysokiej Radzie pokażę, ale chciałem naprawdę bardzo serdecznie podziękować za te pieniądze na ten obiekt, bo muszę przyznać, że wygląda on imponująco i myślę, że państwo jak zobaczycie, to też do takiego samego zdania będziecie. Punkt trzeci, rok łazienki w budynku OSP w miejscowości Zawiele i Rzekun. To też ze środków zewnętrznych ta inwestycja została odebrana już. Punkt czwarty, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy tężni stanowiskowej w Rzekuniu. To pewnie zostało, tak jak ja nagrywałem wcześniej, przygotowane. Mamy już całą dokumentację, także myślę, że w najbliższym czasie też w Wysokiej Radzie podczas prac komisji pokażę, jak to wygląda.
Punkt 5. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Rzekuń. Mamy tutaj te instalacje zamontowane w dużej części na świetlicach i remizach OSP na terenie naszej gminy, które obciążają na budżet. I przypomnę, że to też jest z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej, czyli z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie środki zostały rozliczone, zadania zostały zrealizowane i w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach na ulicy Ostrowskiej w miejscowości Rzekuń, gdzie były śmiertelne wypadki, tam dokonaliśmy oświetlenia typu LED-owego, to oświetlenie już funkcjonuje. Punkt 6. Remont świetlicy w miejscowości Drwęcz został wykonany i zrealizowany. Punkt 7. Tworzenie nowej pracowni językowej. Tu też przypomnę, że była na to dotacja. Ta pracownia została już uruchomiona. Ona działa, znaczy jest już technicznie do odbioru. Natomiast mamy pozyskane środki finansowe na drugą tego typu inwestycję w naszej gminy. Punkt 8. Przebudowa drogi 291/3 i 291/8 w miejscowości Cpeni. Czyli ta droga z kostki właśnie, którą wykonywaliśmy, została odebrana tutaj przy udziale pana radnego, pana sołtysa w miejscowości Cpeni. Projekty, które złożyliśmy, to jest też to, o czym ja bardzo szeroko mówiłem podczas wcześniejszych sesji komisji. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwo Mazowsze 2020 na punkt 1. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Drwęcz i Rzekuń. Punkt 2. Rozbudowa budynku świetlicy w sołectwie Tobolice gmina Rzekuń. Punkt 3. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Przytuły Stare gmina Rzekuń. Punkt 4. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ołtaki gmina Rzekuń. Punkt 5. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ławę gmina Rzekuń. Przypomnę, że może nie powinienem pójść przy panu radnym, natomiast jak byłem na konwencji, to podpatrzyłem, za co gminy dostawały nagrody i te miasta, które rozpisaliśmy na 2020 rok, postaramy się zrealizować bardzo szybko, tak żebyśmy mogli do tego konkursu przystąpić. I właśnie między innymi za tego typu działania, które mamy tutaj ujęte, w 2019 roku poszczególne gminy, znaczy to z państwa sołtysi, otrzymywali nagrody finansowe i pod tym kątem przygotowaliśmy tylko i wyłącznie te inwestycje. I ja przypomnę, że jest to w tych miejscowościach, w których wcześniej miastów nie było, czyli w 2019 roku było na 5 miejscowości były miasta, w 2020 na kolejne 5 miejscowości. Jeżeli ten instrument będzie się utrzymywał, to chcielibyśmy w kolejnych latach na kolejne miejscowości, poszczególne tam, gdzie są potrzeby, żeby z tego miasta korzystać, tak żeby w niebie, na terenie całej gminy te środki były wydatkowane. Z tego miejsca też chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu radnym i sołtysom za udział w wigilii, którą zorganizowaliśmy w tym roku. Mam nadzieję, że to też będzie taka nasza nowa tradycja, że co roku będziemy mogli się spotkać przy stole opłatkowym, podzielić się opłatkiem, porozmawiać troszeczkę i złożyć sobie życzenia. Wziąłem pod uwagę kilka takich sugestii, żeby to było trochę w innym terminie, żeby godzina została zmieniona, także w przyszłym roku będzie inny termin, inna godzina, tak żebyście państwo też byli usatysfakcjonowani. Dziękuję. Ja poproszę teraz między punktami pan radny Mirosław Augustyniak, przewodniczący radny. Pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo radni, państwo sołtysi. Ja muszę was pożegnać, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest dług, który będę spłacał przez 4 lata za wasze wsparcie, za wasze uznanie, głosy, które otrzymałem w wyborach. Gratuluję przyjęcia budżetu. I tak jak tutaj już było powiedziane, że będziemy się starali o to, żebyśmy te wszystkie rzeczy, które w ramach współpracy między gminą a samorządem województwa, żeby zostały zrealizowane. Między innymi te nabory były teraz w grudniu, żeby ułatwić ten proces inwestycyjny. Bo wiadomo, trzeba znaleźć wykonawców, trzeba wykonać, odebrać to wszystko. Tak, żeby później można było też w tych konkursach, o których pan wójt mówił, wystąpić. Wierzę, że będziecie realizować ciekawe, fajne rzeczy. Będziemy, bo tak ja myślę tutaj o współpracy. I raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Już nie przeszkadzam, chciałem pożegnać się z państwem. Wszystkiego dobrego. Thank you.
interpelacje, zapytania Państwa radnych i sołtysów. Proszę Państwa radnych i sołtysów o zabieranie głosu w tym punkcie. Proszę Pan Radny. Pani Przewodnicząca, ja mam w zasadzie dwa pytania. Jedno to myślę, że jest bezpośrednio do Pani Przewodnicząca i do Wszystkiej Rady. Dlaczego nie został powołany drugi wiceprzewodniczący? Już ustanowił 30-dniowy termin. Czy są jakieś przeszkody w tym, żeby to powołać? Bo z mojej wiedzy, bo nie ukrywam, że zaskarżyłem tą uchwałę, wojewoda mazowiecki odpowiedział, że punkty odnośnie moich podnoszonych były niezasadne, uargumentował to. Natomiast jest inny powód, o którym pewnie urząd gminy powinien wiedzieć, a myślę, że Pani Przewodnicząca, czekałem na to, czy dziś na komisjach zostanie podjęty temat i powiedziane, dlaczego nie jest ta uchwała, nie jest wdrażany ten proces uwalniania drugiego wiceprzewodniczącego. Bo wojewoda, prawda, znalazł uchybienia i myślę, że czy wpłynęło pismo do Rady Gminy, gdzie jest błąd w tej uchwale i w jaki sposób to naprawić. A drugie pytanie będę miał do Pana Wójta. No nie ma Pana Wójta, ale Pan Sekretarz może to odpowie. Czy prawdą jest, że, bo dawali do mnie takie informacje, że Wójt wszczął procedury odwołania Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Wszczął procedury, bo wpłynęło pismo do związków zawodowych, a nie ukrywam, że mam też znajomych wśród tamtych, którzy mnie pytają, co tam się dzieje. No jest to sprawa nie do rady, nie dotyczy, ale to jest sprawa jednak gminna, gdzie dziś pokazywałem w którymś momencie też błędy, które były zrobione i dzisiaj tutaj na taśmę naprawiamy czyjeś dyrektorskie błędy. Tam nie wiem, czy jakiś błąd był, czy nie, bo komisja rewizyjna była na tym. Prawda? Przeglądzie tej sytuacji i z czego to wynikło, że jest proces wdrożony o odwołanie pani dyrektor ze szkoły podstawowej ze stanowiska dyrektora. Żeby było jasne, nie jest to informacja od pani dyrektor. Jurek też wie, że mam kolegę w związkach, nie tylko. Tak. Prawda? Także tak jest. Widujemy się często z różnymi i pyta się, mówi poprzednio, nie by tak było źle, a dzisiaj miało być dobrze. Poprzednio żeśmy, tamten mój ludzi zwalniał, odwoływał, a dziś do takiej sytuacji doszliśmy, do tego samego punktu. I co to jest za przyczyna? Jakieś przestępstwo? Czy jest ktoś w stanie nam powiedzieć, że tak, musimy to zrobić, ja muszę to zrobić, żeby po prostu oczyścić tą atmosferę. Dziękuję, ale chciałbym te pierwsze pytanie, bo myślę, że... Tak, jak najbardziej, dziękuję bardzo. Sprawa jest po prostu, Rada Gminy nie dostała żadnej informacji zwrotnej a propos tej skargi i dlatego czekamy, tak? Będzie wyjaśniona sytuacja, sprawa wróci z nadzoru wojewody, dopiero odwołamy następnego wiceprzewodniczącego. Pani Przewodnicząca, mogę wobec powyższego zacytować pewne od Pana wojewody? Być może Pan dostał wcześniej, tak? Bo nie jest. Nie, Pani Przewodnicząca. Jeszcze Państwu proszę, jeszcze zacytuję. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do wojewody mazowieckiego jako organu nadzoru. Wojewoda działając w ręce przeciwdziałającym uchwalaniu przeanalizował uchwałę do zmiany formalną prawa i stwierdził, że została podjęta istotnym naruszeniem prawa, jednakże z innych przyczyn niż wskazana przez Pana w piśmie. Także dlatego dopytuję. Przewodnicząca, Państwo Radni, Wysoka Rado, nie dostaliśmy jako urząd jeszcze odpowiedzi. Natomiast myślę, że pamiętacie Państwo, iż zgodnie ze statutem na pierwszej sesji powołałem Pana Radnego z funkcji wiceprzewodniczącego. Był taki punkt wprowadzony, ale informowaliśmy o tym, i był wniosek Rady Państwa Radnych, o to, aby ten punkt zdjąć, w związku z tym, iż mieliśmy informację o tym, że toczy się postępowanie nadzorcze wojewody i z tego powodu, aby nie komplikować sytuacji prawnej, był wniosek dotyczący zdjęcia z punktu obrad w kwestii tej, o której Pan Radny mówił. Do tej pory nie otrzymaliśmy takiej informacji
że zakończyło się postępowanie, a więc nie mamy wniosku dotyczącego rozstrzygnięcia nadzorczego ze strony wojewody. W związku z czym czekamy na taką informację. Jesteśmy nawet ciekawi jej treści, w związku z tym, iż pewnie będzie to dotyczyło rozstrzygnięć dość istotnych ze względów czysto ustawowych, podejrzewam. Ale tego nie mamy. Więc z tego powodu też panią przewodnicząca fotobraty nie wprowadzamy. W przypadku punktu drugiego chciałbym zapytać pana radnego, w jaki sposób przedmiot w posiadanie, jeśli taka korespondencja istnieje, korespondencji, która była korespondencją, jeżeli była, korespondencją służbową i w zasadzie nie powinna być ujawniana przez organ, który je otrzymał, jeśli je otrzymał. Takie tłumaczenie, jak małe dziecko przyszło. To było takie pismo, czy nie było? Bo przecież to w gminie to nie ma żadnych tajemnic. To nie ma, że to jest pismo moje fajne czy spółówne. Tylko jeżeli wychodzi z dziennika, to na dziennik trafia. Jest to pismo oficjalne. Nie był to anonim, nie był to donos. Ja też tu panu nie będę tłumaczył, od kogo się dowiedziałem. Od kolegów, których też ma, tak jak pan będzie też ma tam gdzieś swoich kuratorium. Ja mam też swoich gdzieś tam w innych strukturach i się po prostu nie zapytania, czy to jest prawda. Czy taki fakt miał miejsce, a widocznie miało miejsce, skoro ktoś jest zaniepokojony i pyta się, co się dzieje w gminie. A wiemy o tym, że prawda, nasza gmina słynie z tych incydentów solnych i nie tylko. I to nie ma co ukrywać. Nie jest to prawda nic takiego budzącego. Podziw, tylko jednak będziemy się pytać, co się dalej dzieje. A miało się tak dobrze. To czy to pismo było, czy nie było, tak wymijająco. A wiem, że no jest trudno powiedzieć wam, ja rozumiem, ale to tylko tak w woli informacji było, czy nie było. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, mamy wszyscy się wiadomość, że obrady rady są nagrywane. Pana pytanie, jeżeli dotyczy kwestii dotyczących kwestii służbowych i ewentualnie pracowniczych osoby pełniącej funkcje kierownicze w naszych jednostkach. Ja wcale nie próbuję się uchylić od odpowiedzi, tylko próbuję wytłumaczyć panu, iż nie jesteśmy w stanie na tym forum rozpatrywać kwestii między pracownikiem, a osobą, która tego pracownika ewentualnie powoływała lub odwoływała. Nie jest to miejsce do rozpatrzenia tego typu kwestii w związku z tym, że obowiązuje nas zachowanie pewnych reguł prawnych dotyczących ochrony danych osobowych ewentualnych osób. Natomiast określam, urząd nigdy nie podejmował, nie zamierza podejmować działań, które są niezgodne z przepisem prawa. Dziękuję. Proszę, ja celowo nie wymienię nazwiska, tylko funkcji. Jest to na dane dozwolę i mam rację. Nie wymieniłem nazwiska, tylko funkcji. O kogo chodzi? O dyrektora. Proszę, ja nie wymienię nazwiska, bo dyrektorów może być dużo. Może trzeba na nim mówić, może być też ostatnia litera powiedziana. Natomiast dziwi mnie takie unikanie odpowiedzi konkretnej, bo poprzednio, jeżeli się w skórę obrońców, to żeśmy wcielali, to żeśmy tutaj robili hejt i było dobrze. A dzisiaj prawda nie pozwala, ja nic nie powiem, ja troszeczkę, no naprawdę, to nie tak powinno wyglądać. Jeżeli rada ma wiedzieć o czymś, to ona też powinna być informowana, choć to nie są kompetencje, i pan ma równie dobrze zauważa. To nie są kompetencje rady. Wiele razy też organ wykonawczy wchodzi w kompetencje organu uchwałodawczego, bo też próbuje coś narzucić. Jak zwracam uwagę, to też prawda, nie pierwszy i ostatni raz to było takie rzeczy, że ktoś nam próbuje coś narzucić. Tak, no to jest zapytanie, jeżeli pan powiedział, że nie może odpowiedzieć, to nie dobrze. Jesteśmy w punkcie deklaracji. Proszę pan,
Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Sekretarzu, skoro nie ma Pana Wójta, chciałem zadać pytanie w imieniu mieszkańców osiedla działkowego w Czarnowcu. Tam jest domostw już około 40 i ci mieszkańcy już zwracali się do Pana Wójta u nas na zebraniu sołeckim z zapytaniem o budowę sieci teleinformatycznej, czyli konkretnie o położenie światłowodu. Czy gmina ma jakiś wpływ na to, ponieważ tak jak wiemy, w tej chwili okienkiem na świat jest internet, a całe to osiedle nie ma kabla, nie ma tego internetu, tylko internet radiowy. Jeśli ktoś korzysta z internetu radiowego, to wie, że to jest taka kwestia zastępcza. Najlepsze jest to jednak na kablu. I czy gmina miałaby w planach i mogłaby w jakiś sposób pomóc tym mieszkańcom otworzyć to okienko na świat w położeniu światłowodu, czy tylko i wyłącznie decyduje o tym operator, czyli jakaś firma telekomunikacyjna. Najlepiej by było, gdyby było to, powiedzmy, w planach na następny rok. To by było super. Dziękuję bardzo. Proszę Pana. Dziękuję za pytanie Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Dziękuję za pytanie Pana Słyszysa. Mamy tutaj dość istotny element, mianowicie kwestię dotyczącą budowy infrastruktury technicznej. Ona generalnie pod względem światłowodów należy do operatorów. Jest to rozwiązanie bardzo skuteczne. Światłowody mają naprawdę bardzo duże możliwości przesyłowe. Natomiast nie wiem, czy w tym wypadku raczej na naszym terenie będzie tym operatorem Orange, który ewentualnie będzie udostępniał swoją sieć, udostępnia także innym firmom w postaci dzierżawy tego sprzętu. Natomiast nadal pozostanie tym, który będzie dysponował siecią. I nie wiem, czy dla nawet 40 rodzin, które się zdecydują, czy koszty położenia światłowodu będą na tyle, dadzą się rozłożyć na ludzi w postaci abonamentu, bo to jest dość istotne, dlatego że musieliby wprowadzić jakby całą infrastrukturę światłowodową. Jest to rzeczywiście bardzo dobre rozwiązanie, testowane w dużych miastach, nawet mniejszych. Natomiast na terenach wiejskich jest to pewien zdecydowanie problem. Tak jak wójt mówił tutaj, my też przewidujemy, bo mamy takie łącze światłowodowe, na przykład tutaj na rzeku, że będziemy je prowadzili ewentualnie w rejon tamteczny. Natomiast w warunkach miejscowości niedużych myślę, że może być to mało praktyczne rozwiązanie dla operatorów. Ja myślę, że każdy z Państwa pamięta sytuację, kiedy ja też byłem kiedyś w Komitecie Telefonizacji Miejscowości. Jak była taka możliwość, robiliśmy tą telefonizację, to w większości obecnie domów, mimo że jest faktycznie możliwość podłączenia telefonu stacjonarnego, to chyba nieduża część domostw posiada ten telefon, a więc dostęp do internetu realizowany w funkcji neostrady, czy pojemnie, jak się to głównie nazywało, w zależności od operatora. Natomiast no, telefonia stacjonarna generalnie nas odchodzi w pewną przeszłość. Ale tutaj to by należało umyśleć o tym. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy Pan Wójt? Przy kontrakcie w nowym światłowodzie w miejscowości Czarnowiec, tak? Ja chciałem tylko nadmienić, bo może nie wszyscy mają pewną sytuację, natomiast jeżeli chodzi o światłowody na terenie całej gminy, zgłosiła się do nas z kraju firma, nie pamiętam w chwili bez tej nazwy, która zaczęła prowadzić rozmowy, żebyśmy trochę obniżyli w stosunku do nich kwotę za zajęcie pasa drogowego. Chcieli tutaj budować światłowody w największych miejscowościach. Rzekł między innymi Czarnowiec, pamiętam, że to chyba były miejscowości Czerni, Laskowiec, tam gdzie ta infrastruktura jest w miarę zwarta. Zanim zdążyliśmy przedstawić to Radzie, no, powiem tak, kontakt się z firmą urwał, tak? Twierdzi, że jakieś
środki zewnętrzne pozyskali, żeby mogli tutaj to budować. My się do nich systematycznie co jakiś czas odzywamy. Była tutaj też lokalna firma, która przyszła porozmawiać o jakichś tam możliwościach właśnie kładzenia światłowodu na poszczególnych odcinkach, już nie na terenie całej gminy, ale na poszczególnych odcinkach, tam gdzie w ich ocenie mogą mieć się klientów. Ta rozmowa wyszła w taki sposób, że oczywiście powiedziałem, że na tyle, na ile możemy, to będziemy pomagali, prawda, w kładzeniu tej infrastruktury, tym bardziej, że firma też przebudowuje sieć Orange, więc ta pajęczyna, która jest między innymi na ulicy Dema, mogłaby zniknąć, na czym mi bardzo mocno zależy, tych sieci telekomunikacyjnych. No natomiast na dzień dzisiejszy najwidoczniej wielu klientów nie mają, skoro nie przyszli do mnie z taką propozycją, także myślę, że jest to temat na pewno bardzo nowoczesny. Trzeba w tym kierunku zmierzać, natomiast widać, że jeszcze firmy nie umieją sobie do końca na terenach i obszarach wiejskich z nim poradzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś interpelacje? Porozumiem, że odpowiedzi na interpelacje, bo już tak zwane w międzyczasie się wyczerpały. To jesteśmy w punkcie 13, wolne wnioski i informacje. Czy mamy jakieś... Jeśli nie, to bardzo dziękuję. I punkt 14, ostatni punkt, to zakończenie. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Przepraszam, przypomniałem się. Pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli chodzi o przyszły rok, mam tutaj pana prezesa, czy straży pożarnej, który zaprosił nas właściwie, nie wiem, czy zapraszał teraz formalnie, bo miałem, natomiast jeżeli nie, to zapraszał Wysoką Radę i Państwa Sołtysu do miejscowości Zawiera, ponieważ chciał pokazać, jak w chwili obecnej ta remiza, na którą Wysoka Rada przeznaczyła środki finansowe, a otrzymaliśmy też 3 dofinansowania, jak ona wygląda. Także chciałem poinformować, że najprawdopodobniej jedna sesja w miesiącu styczniu będzie w miejscowości Zawiera. Druga taka sesja najprawdopodobniej odbędzie się w klubie seniora w miejscowości Susk Nowe. Tam z kolei jest obiekt zmodernizowany dzięki Wysokiej Radzie, też dzięki projektowi zewnętrznemu. Wygląda bardzo pięknie, niektórzy seniorzy pokali jak wrócili, także myślę, no raczej z radości, prawda? Tak twierdzili, że pokali z radości. I też otrzymaliśmy takie zaproszenie, więc myślę, że taką sesję będziemy w tej miejscowości. Chciałbym też Wysokiej Radzie i Państwu Sołtysom pokazać klub dom dziennego pobytu, który został zrobiony w miejscowości Rzekuń. Jest to naprawdę bardzo fajna inwestycja, przyjemnie wygląda i myślę, że seniorzy będą dobrze się tam czuli. Jeżeli damy radę w jakiś sposób ustawić tam stoliki, to może zrobimy tam sesję, jeżeli nie, to chciałbym, żeby to była taka sesja objazdowa, która tam na dłużej, taki dłuższy przystanek moglibyśmy tam zrobić. I oczywiście na zakończenie jeszcze raz Wysokiej Radzie bardzo serdecznie dziękuję za to głosowanie, to jest dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, jeżeli jest zgodny, to naprawdę szczepi. I oczywiście chciałem życzyć wszystkiego dobrego na 2020 rok, bo już pojutrze, jutro właściwie jest sylwester, także wyłącznej zabawy i bezpiecznej, ale też, żeby ten przyszły nadchodzący rok był znacznie lepszy od tego, żeby Państwa cele, zamierzenia się spełniły, zrealizowały, więc od naszego pasma nie stających sukcesów, żeby to wszystko dobrze w życiu osobistym, zawodowym i społecznym Państwu wychodziło. Dziękuję serdecznie.